Cześć, tu Pani Ania z Nauki Marzeń z Wizualnej Matematyki. Dzisiaj przedstawię Ci najważniejsze informacje o ciągach. Będzie to ciąg ogólny, ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny. Będzie to tylko takie powtórzenie szybkie do powtórki do matury na poprawkę, więc nie będę wszystkich aspektów tutaj przedstawiać. Przedstawię te najważniejsze rzeczy i kilka takich zadań wyliczek, które występują najczęściej na maturze, tak żebyście sobie poradzili we wtorek, bo już zostało tylko kilka dni. Dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze informacje o ciągach. Więc zacznijmy sobie ogólnie od ciągu liczbowego. Ciąg liczbowy to są jakieś wyrazy, na przykład 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15 i tak dalej. Jeśli jest tak dalej, to jest ciąg nieskończony. Jeśli byłoby bez tych kropek, to byłby ciąg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siedmiowyrazowy, tak? A jeśli są te kropeczki, to jest ciąg nieskończony. I teraz jeśli chodzi o zwykły ciąg, który nie jest określony, czy to jest arytmetyczny, czy geometryczny, to każdy wyraz z tego ciągu to jest w jakiejś kolejności. Czyli ten pierwszy to jest pierwszy wyraz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, tak? Czyli tutaj byśmy już sobie mogli napisać, że to jest A7. I wyraz ogólny to jest zawsze AN, gdzie to nasze małe n to jest taki numer wyrazu. Czyli jeśli ja stoję w kolejce trzecia, no to sobie patrzę, aha, 1, 2, 3, to moim numerem N, numerem wyrazu jest trójka i ja jestem trzecia w kolejce i patrzę, jestem tak trzecia, czyli jestem piątką. Jeśli nam mówią A piąty na przykład wyraz, no to sobie liczymy 1, 2, 3, 4, 5 i to jest nasze A5, czyli za każdego N-a wstawiamy oczywiście piątkę. I tutaj jeśli chodzi o ciąg, który nie jest określony, to w zadaniach najczęściej mamy podane, że jest jakiś wyraz, tak? Jest jakiś wyraz podany i mamy obliczyć wyraz ciągu. Czyli na przykład jeśli wyraz ciągu jest, oblicz powiedzmy, mamy AN, który jest określony, powiedzmy AN plus 1. I mamy w zadaniu, że oblicz wyraz A4, to za każdego n-a, który tutaj jest to n, wstawiamy czwórkę, czyli tu wstawiamy czwórkę i tutaj, tak? To będzie ta nasza czwórka, więc jeśli chcemy obliczyć czwarty wyraz i mamy już wzór podany, zawsze w zadaniach maturalnych tak jest, że już jest wzór podany, więc trzeba tylko wstawić tą liczbę, którą oni tutaj chcą, czyli piszemy A4 to się równa 2 razy 4 plus 1, czyli 2 razy 4 to jest 8 plus 1, to będzie 9 i wiemy, że czwarty wyraz jest dziewiątką. Jest właśnie kilka takich, zadań. I teraz na przykład tutaj był oblicz czwarty wyraz ciągu, ale jeśli na przykład napiszą nam oblicz powiedzmy ósmy wyraz, słownie ósmy wyraz ciągu i teraz niech ten wyraz, tak? Ciąg jest AN, czyli nie ma określonego wyrazu, jest powiedzmy określony wzorem o powiedzmy minus 2 do potęgi N razy N kwadrat minus 4. I powiedzmy mamy taki wzór i mamy wyliczyć ósmy wyraz, czyli jeśli to jest ósmy wyraz, to jest tak jakby stoję ósma w kolejce, czyli za każdego N-a wstawiam sobie ósemkę. Czyli to jest tutaj to nasze słowo klucz i wstawiamy ósemkę. No i mamy A8 to się równa minus 2 do potęgi ósmej razy 8 do potęgi drugiej minus 4, tak? No to 2 do potęgi ósmej to będzie 256. 2 do potęgi ósmej to będzie 256. I oczywiście tutaj już minus zniknął, bo jest parzysta potęga, razy 8 to jest 64 odjąć 4, no to mamy 256 razy 60. No i tutaj ja już oczywiście się posłużę kalkulatorem, 256 razy 60 to się równa 15 000. 360 chyba wyłączyłam, 256
razy 60, tak, 360, 15, 360 i to jest, ósmy wyraz jest taką wartością. Jeśli chcecie teraz też wiedzieć, jak policzyć tą 2 do potęgi ósmej, to bierzemy 2 razy i teraz jeśli klikamy równa się, to jest druga potęga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, tak? I mamy 256, czyli równa się i tak dalej. To jeszcze raz, 2 i jak klikam razy, to jest pierwsza potęga, równa się, to jest druga potęga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma. To jest taki sposób, może gdzieś tam już znany, a może też nie. Dobrze, no to teraz może też sobie przejdziemy do monotoniczności ciągu. Żeby sprawdzić tą monotoniczność, sobie tutaj zapiszemy. Monotoniczność ciągu. Dobra, mamy to. Monotoniczność ciągu. To teraz mamy... Monotoniczność to znaczy, czy ciąg jest rosnący, czy ciąg jest malejący, czy też może stały. No i teraz, jeśli ciąg jest rosnący, tak, no to... To jest taka zależność, an plus 1 jest większe od an, gdzie, to może być takie trochę nie po polsku, to ja już Wam to wytłumaczę, że an plus 1 to jest wyraz następny, czyli jak sobie weźmiemy tutaj na przykład siódemkę stąd, tak, to jest ten siódemkę i patrzymy wyraz następny, jest dziewiątka, więc tutaj mamy dziewiątkę, bo jest następny, a an to jest ten nasz właśnie ta nasza siódemka. I teraz patrzymy, czy dziewiątka jest większa od siódemki? No jest. Czyli jeśli dziewiątka jest większa od siódemki, to ciąg jest rosnący. A teraz jak sobie weźmy na przykład takie liczby, że będzie 5, 3, 2, 1, 7... No dobra, 7 nie, żeby już nam tutaj nie ten, jest 0 niech będzie. No i też wybieramy sobie jakiś wyraz i tutaj jest w tym momencie, że an plus 1 musi być mniejsze od an-a, tak? Czyli teraz mamy tak, że wybieramy sobie ten nasz an, który powiedzmy niech jest dwójką, tak? To tutaj mamy dwójkę, mamy ten warunek, musimy go sprawdzić. A n plus 1 to jest ten, który jest plus 1, czyli stoi za nami w kolejce, czyli jest tu. No to 1, czy dwójka, czy jedynka jest mniejsza od dwójki? No jest, czyli ciąg jest malejący. Ciąg malejący. I możemy sobie tutaj zaznaczyć, że jeśli ten warunek jest spełniony, tak, że ten wyraz, który stoi za nami jest mniejszy od tego wcześniejszego, no to jest ciąg malejący, a tutaj jest ciąg rosnący, jeśli ten wyraz za nami jest większy od nas, bo my jesteśmy w tym przypadku w kolejce, jako tutaj nasza siódemka, a tutaj nasza dwójka. Jest też jeszcze oczywiście ciąg stały i ciąg stały jest w takim przypadku, na przykład jeśli mamy same jedynki i każdy wyraz jest taki sam, tak? Czyli że A1, może że AN równa się AN plus 1, to wtedy ciąg jest stały, czyli ani nie rośnie, ani nie maleje, jest ciągiem stałym. Mamy jeszcze też nierosnące i niemalejące. Nierosnący to taki, w którym te wyrazy po prostu się zmniejszają, są coraz mniejsze, mniejsze, mniejsze. A niemalejący to taki, w którym kolejne liczby są coraz większe albo takie same. Czyli tutaj jeśli chodzi, może tutaj sobie to zapiszmy, trochę mamy harmider dzisiaj, to że nierosnący, tak, nierosnący to jest taki, gdzie są liczby coraz mniejsze albo takie same. Mogą być też takie same i to wtedy nierosnący, a jak mamy niemalejący, niemalejący, no to jest wtedy taki, gdzie nie maleje, może on rosnąć, ale mogą być takie same te liczby, widzicie? Więc to wtedy jest niemalejący, to są takie najważniejsze rzeczy.
No to teraz przejdźmy do bardziej takich konkretniejszych rzeczy, czyli do czego? Do naszych ciągów już określonych. I teraz mamy ciąg arytmetyczny. Zapiszmy sobie ciąg arytmetyczny. I ciąg arytmetyczny mamy w tablicach maturalnych. Na stronie, już Wam pokazuję, tak, tutaj mamy ciąg arytmetyczny i mamy ciąg geometryczny. Za chwilę opowiem o ciągu geometrycznym. Jest to strona trzecia w tablicach maturalnych. I teraz ciąg arytmetyczny to jest tutaj coś jest takiego ważnego, że to jest taki wyraz ogólny, dzięki któremu możemy przedstawić każdy wyraz. Na przykład A5 to tutaj jest N5 i za każdego N wpisujemy 5. Jeśli chodzi o ciąg arytmetyczny, to jeśli jedziemy w tą stronę, to się cofamy, tak? Czyli odejmujemy, a jeśli jedziemy do przodu, to dodajemy. Są takie najważniejsze rzeczy, to jeszcze jest wzór na sumę i na sąsiednie wyrazy, ale to za chwilę, to już pokażę na przykładach dokładnie. Więc tak, jeśli chodzi o ciąg arytmetyczny, no to on jest określony wzorem, który jest w tablicach, tak? To jest A1 dodać N-1 razy ry. I teraz ry to jest jakaś taka stała liczba, która jest dodawana. Czyli jak mamy pierwszy wyraz, drugi, trzeci, czwarty i na przykład tutaj jest 1, tutaj jest 2, tutaj jest 3, tutaj jest 4, to tym naszym r-em, który w tą stronę jest dodawany, to jest plus 1. I tutaj jest też plus 1. Plus 1 i to jest wtedy to nasze ry, tak? Że to nasze ry jest w tym przypadku jedynką, ale jeśli chcielibyśmy już wrócić, no to musimy odjąć tą jedynkę, tak? Czyli dlatego tam w tablicach miałam zaznaczone, że jeśli jedziemy w tą stronę, to odejmujemy, a jeśli jedziemy w tą stronę, to dodajemy. Czyli wiemy, że o jakąś stałą ten ciąg albo rośnie w którą stronę, albo maleje. Może sobie dajmy jakiś taki przykład i powiedzmy, niech to będzie jakiś tam sobie ciąg. Mamy na przykład 6, 8, 10, 12, 14 i 16. I teraz, żeby obliczyć tego era, tak, czyli tą stałą liczbę, która tutaj jest, to wybieramy sobie jakieś dwie liczby, na przykład tą i tą. I musimy albo dodać, albo odjąć. Czyli tutaj jest, że w tą stronę odejmiemy jakąś liczbę, a w tą stronę dodajemy jakąś liczbę. I żeby tą liczbę wyliczyć, no tutaj powinien być ry. I tutaj też jakieś ry. Zamaszmy, o, niech będzie, że to jest jakieś ry. I teraz zobaczmy, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak? Czyli ten będzie A5, a ten będzie A6. No to, żeby obliczyć to ry, no to wystarczy ten nasz A6 odjąć A5. Tak? Czyli będziemy mieć 14 odjąć 12. I to będzie wtedy nasze r, czyli r jest dwójką. A jeśli by było tak, że mamy na przykład 1, 5, tu jest jakiś x i tutaj niech będzie 13, tak? No to żeby policzyć tego x-a, to wystarczy. To jest nasze A1, to jest nasze A2, to jest A3, to jest A4. I teraz, żeby to wyliczyć, to wystarczy zrobić, że A4 odjąć A3 to się równa A3 odjąć A2. Tak? I tutaj mamy tego x-a niewiadomego. No to bierzemy A4, czyli 13, odjąć x-a to się równa nasz A3, czyli x, odjąć 5. Widzicie to? No i teraz sobie x-y przenosimy do x-ów, liczby do liczby. To jest minus x równa się x odjąć 5, odjąć 13, tak? Przeniosłam to na drugą stronę, to był plus, będzie musiał być minus. I teraz jeszcze tego x-a chcę tutaj też przenieść do przodu, no to on tutaj jest z plusem, więc będzie z minusem. I tu mamy minus 18, czyli nasze minus 2x to się równa minus 18. Widać, widać. No i teraz pozbywamy się tego, tu jest mnożenie, my robimy coś odwrotnego, czyli dzielenie, czyli x to się równa minus dzielone na minus da plus, 18 dzielone na 2, 9 i wiemy, że tą naszą liczbą jest 9. I teraz możemy sobie policzyć, co ile one idą, tak? To już od razu było widać też tutaj, że jeśli tutaj było 1 plus
jakieś R dało 5 i tutaj też plus jakieś R i tutaj jakieś R. Czyli tutaj widać, że od jedynki do piątki, tak, to jest plus 4, czyli wtedy to R będzie naszą czwórką. A można też zrobić tak, że po prostu R to będzie nasz następny wyraz, czyli nasze 5, odjąć poprzedni, tak, czyli nasze 1 i to wszystko będzie równe 4. I to też mamy naszego R wtedy, w tym przypadku. To jest nasz ciąg arytmetyczny. I teraz też tak się czasami zdarza, że na przykład mamy podane, że mamy podane coś takiego, że powiedzmy jest sobie jakiś tam ciąg, tylko jakiego go tutaj napiszemy. Dobra, niech on sobie idzie w ten sposób, że mamy podany wzór, że AN to się równa, albo inaczej, dobra, mamy tak, że jest A1 to się równa 7 i na przykład A5 to się równa 4. I my mamy teraz obliczyć R z tego wszystkiego, tak? Ale mamy tutaj, no mamy kilka wyrazów od siebie, więc robimy kładki. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta to jest nasze A1. To jest nasze A5 i tutaj stoi sobie czwórka, a tutaj stoi sobie siódemka. I teraz zobaczcie, tutaj będziemy mieć jakąś tam stałą liczbę, tak, którą będziemy dodawać. No to jeśli chcemy policzyć tego R, to tutaj bierzemy to, odjąć tą, w tą stronę odejmujemy. Czyli mamy tutaj 5 odjąć 1, tak, bo pomiędzy pierwszym a piątym wyrazem są 4, czyli 5 odjąć 1. Równa się i teraz trzeba przeskoczyć tu. W tą stronę odejmujemy, czyli mamy 4 odjąć 7. I mamy tak, że tu są 4 ery, tak, równa się. 4 odjąć 7 to jest minus 3. Tu mamy mnożenie, więc robimy dzielenie, dzielimy przez czwórkę. No i teraz mamy 4 r dzielone na 4, to się równa minus 3 dzielone na 4. Tu nam się skraca i R jest równe minus 3 czwarte. Widzicie, nawet jeśli mieliśmy dalsze wyrazy od siebie, no to jesteśmy w stanie też to policzyć, żeby nam tutaj nie wchodziło tak. O, zrobimy w ten sposób. Dobrze. No i teraz może dalej przejdziemy sobie. Może być też tak, że mamy, znaczy można było tam to też zadanie policzyć tutaj z tego wzoru, tak, że sobie byśmy wstawili, że to jest nasze A1, a A5 i układ równań zrobić, ale to jest wtedy trudniejsza opcja. Ja nie uczę moich uczniów tym sposobem. No to teraz może sobie zróbmy suma ciągu arytmetycznego i na przykład mamy także oblicz sumę 21 wyrazów, tak? Wyrazów ciągu. No i tam mamy określonego jakimś tam wzorem. Niech to, powiedzmy, niech ten wzór sobie będzie AN to się równa 5N plus 1. I mamy sumę 21 wyrazów. No oczywiście, wiecie, no można sobie liczyć A1, A2, A3 i tak i aż do A20 i sobie po prostu to dodać na piechotę, jak już nie wiecie, jak co macie robić, ale wtedy tutaj zobaczcie, tutaj mamy wzór na sumę, czyli jeśli mamy sumę 20 początkowych wyrazów, to po prostu mamy za każdego n na 20. Czyli mamy S20, to się równa, i teraz jeszcze zapiszę, to jest A1 plus AN przez 2 razy N. I teraz zobaczcie, skoro tutaj to jest nasze N, to za każdego n, który tutaj występuje, czyli tutaj i tu, musimy wstawić to samo, tak? Czyli jedziemy sobie dalej, że mamy A1, czyli A1 sobie liczę tutaj, A1, za każdego n jedynkę najpierw. I mamy A1, to jest 5 razy 1 dodać 1, to się równa 5 plus 1, czyli 6, tak? Czyli wiem, że już A1 jest 6 plus
AN, czyli A20, to się równa 5 razy 20 plus 1. 5 razy 20 to jest 100, plus 1 to jest 101, czyli mamy ten A20 wyraz, tak? Czyli tutaj 101 plus 101 przez 2 razy i nasze N to jest nasze 20. Tutaj sobie dopisujemy jedynkę, możemy od razu skrócić, tak? Dobra, czyli jedziemy. Tu mamy 107 razy 10. No to oczywiście jak jest razy 10, to można to oczywiście policzyć na kalkulatorze, ale też można sobie tylko dopisać jedno dodatkowe 0 i wtedy suma 20 początkowych wyrazów ciągu jest równa tyle. Tak, to jest nasza szukana wartość. Może też być napisane w ten sposób, że mamy pierwszy wyraz na przykład równy 2, drugi wyraz jest równy 4 i mamy obliczyć S10, tak? Czyli potrzebujemy mieć 10 wyraz, a żeby policzyć to A10, to by musiało być A1 dodać N minus 1 razy R i tutaj to nasze N to będzie 10, czyli będzie A1 dodać 10, odjąć 1 razy R, czyli to będzie A1 dodać 9 ry. No i teraz my nie znamy tego ry, tak? Ale jak my ry policzyliśmy? My już się nauczyliśmy, jak się liczy ry, że ry to jest ten wyraz następny odjąć ten wyraz poprzedni, tak? Bo jedziemy w tą stronę, czyli nasze ry to będzie nasze 4 odjąć nasze 2, czyli to będzie 2. No i teraz możemy sobie tutaj spokojnie wrzucić, że nasze A1 to jest 2, bo my już tutaj znamy. 2 dodać 9 razy ry też wyszło 2. Czyli mamy A10 wyraz, to będzie 2 dodać 2 razy 9, 18, czyli to będzie 20. To będzie ten nasz A10, tak? Bo mamy S10, to mamy A1 dodać A10 przez 2 razy 10. Tak, zgodnie z naszym wzorem, który jest podany tutaj w tablicach. Czyli, że A1 dodać A10, bo 10 pierwszych początkowych wyrazów, czyli za każdego N-a dziesiątka. Czyli tu mamy dziesiątkę i tutaj mamy dziesiątkę. I pamiętajcie, że tu są tak jakby dwa osobne wzory, że to jest jeden wzór, a to jest drugi wzór. I można je stosować zamiennie, że jak macie dane pod ten wzór, to oczywiście tutaj szukacie, wpisujecie dane. A jeśli macie więcej danych pod ten wzór, to pod ten wpisujecie. To nie jest tak, że to z tego, że to, jeśli to wpiszecie, to jeszcze musicie jeszcze raz to wpisywać. Nie. Stosujecie albo to, albo to. Dobra, czyli co my tutaj jeszcze mamy? Dobra. I teraz jeszcze mamy na przykład coś takiego. Aha, tu jeszcze musimy sobie wyliczyć, czyli nasze A1, czyli nasza dwójka, dodać nasze A10, tutaj wyliczone, że to jest 20, przez 2 razy 10, tak? To tu sobie dopisujemy jedynkę i skracamy. 1 i 5. I teraz 20 plus 2, to jest 22 razy 5, czyli 20 razy 5 to jest 100 i 2 razy 5, 10, czyli będzie 110. Czyli suma 10 początkowych wyrazów jest równa tyle. Ale mamy też na przykład podane, że są też takie zadania, że suma, że S10 powiedzmy jest równe 35 i mamy wyraz pierwszy, że to jest nasze powiedzmy tam 3, tak? I mamy wtedy obliczyć, jakie jest A10, bo to jest nasza niewiadoma, tak? To tutaj mamy następne zadanie. I teraz zobaczcie, skoro my mamy tutaj ten nasz wzór, że nasze A10 to jest coś takiego, tak, pierwszy wyraz mamy podane, ale S10 też znamy, bo tutaj mamy. Czyli zamiast tej S10 mogę wpisać to 35, tak? No to piszemy 35 równa się nasze A1, czyli nasze 3, dodać, nie znamy A10, przez 2 razy 10, tak? Bo do tego wzoru to jest akurat tak samo S10, czyli do tego podstawimy. No i teraz mamy prawą, lewą stronę, więc musimy to wyliczyć. Najpierw sobie skróćmy, tu jest tak jakby jedynka, więc tu będzie piątka i dostajemy coś takiego, że to jest 35, to się równa 3 plus A10
razy 5. No i teraz jeśli tutaj mamy mnożenie, to możemy sobie podzielić obie strony na to. 35 na 5 to jest 7. Tu zostaje 3 dodać A10, tak? No i chcemy wyliczyć samo A10, no to oczywiście tylko przerzucam to na drugą stronę. Czyli tutaj jeśli tu był plus, to będzie minus. I mamy 7 odjąć 3, to się równa A10, czyli nasze A10 to się równa 4. I już mamy obliczone, tak? I taki jest wynik w odpowiedziach, o ile, no to jest raczej zadanie za jeden punkt, więc pewnie będzie. No to teraz trzeba byłoby sobie przejść do ciągu geometrycznego. Tak, to teraz będzie ciąg geometryczny. Sobie też tutaj zapiszmy, może na zielono. O, mamy ciąg geometryczny i teraz też, jeśli chodzi o ciąg geometryczny, no to mamy go w tablicach tutaj, czyli jest słowo klucz geometryczny w zadaniu i mamy wzór na n-ty wyraz, tak jak tutaj był w arytmetycznym taki, to tu jest ten i w geometrycznym jest, jeśli się cofamy, to dzielimy, a jeśli idziemy do przodu, to mnożymy. No i tutaj też mamy wzór na sumę i tak dalej. Na koniec jeszcze zrobię osobno z arytmetycznego i geometrycznego zadania, takie, które są za dwa punkty najczęściej. Dobra, no to przejdźmy do czegoś takiego. I tutaj mamy, że mamy podany wzór na ciąg geometryczny, że AN to się równa A1 razy Q do N minus 1, tak? No i powiedzmy, podali nam jakiś tam wzór. Jakiś ciąg, żeby powiedzmy jest 1, 2, 4, 8, 16, 32, no i tak dalej, tak? No i teraz w arytmetycznym było R, a tutaj jest jakieś takie Q, czyli to jest ta stała liczba, którą w tą stronę mnożymy, a w tą stronę dzielimy, tak? Czyli tutaj w tym przypadku mnożymy razy jakieś Q, mnożymy razy jakieś Q, mnożymy i tak dalej, a w tą stronę chcielibyśmy... To by było dzielenie na ten Q, tak? I w tą stronę też byłoby dzielenie na to Q. No to się zastanówmy, jak mamy coś takiego, to razy ile mnożymy? Czyli żeby obliczyć to takie Q, to wystarczy ten wyraz następny, czyli powiedzmy, niech ja sobie stoję w kolejce jako czwórka, będę sobie czwórką, czyli ta czwórka musi być podzielona, bo tutaj mamy, że jak się cofamy w tą stronę, to dzielimy, tak? Ta czwórka podzielona na poprzedni. Czyli przed nią stoi pan, który się nazywa 2. No i 4 dzielone na 2 to jest 2, czyli już wiemy, że tą stałą jest ta nasza dwójka, czyli w tą stronę mnożymy razy 2, a jak się cofamy, to będziemy dzielić przez to 2, tak? I tak powstają nasze poszczególne wyrazy ciągu. I oczywiście tak samo, ten jest pierwszy wyraz ciągu, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej. Czyli Q to jest jakaś taka stała liczba. Dobra. I teraz na przykład, jeśli chcemy sobie policzyć coś takiego, no to mamy powiedzmy jakiś ciąg i mamy w ten sposób, tak, że mamy na przykład A1, niech będzie naszą piątką, a A4 powiedzmy niech będzie 625, tak? No to mamy kładki. To jest pierwszy wyraz, drugi, trzeci i czwarty, bo my mamy policzyć Q, którego nie znamy. Można oczywiście skorzystać z tego wzoru i sobie zrobić układ równań, ale to będzie dużo trudniej. Tutaj mamy piątkę jako A1, a na nasze A4 jest 625. No i teraz mamy policzyć, jakie jest nasze Q, tak? Czyli Q do potęgi, i teraz to odjąć to, tą stronę odejmujemy zawsze te dolne, to będzie 4 odjąć 1, czyli to będzie Q do tej potęgi równa się i teraz zgodnie tutaj z tą naszą zasadą dzielimy, czyli 625 podzielone na 5. Tak, w tą stronę, kiedy jedziemy, to dzielimy, czyli mamy 625 dzielone na 5. No i teraz tutaj mamy Q do potęgi trzeciej,
625 dzielone na 5 to jest 125. No i teraz szukamy, musimy tak jakby wypierwiastkować pierwiastkiem trzeciego stopnia, tak, żeby nam się to tutaj skróciło. O, i tu nam się skróci i zostanie samo Q. A tutaj zostanie pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. No i teraz możemy go zrobić tą naszą drabinką. Czyli, że tu mam wynik, a tutaj jest przez co dzielę, tak? I dzielę przez liczbę pierwszą. Dzielę przez liczbę pierwszą, która dzieli się tylko przez siebie i przez jeden, ma tylko dwa dzielniki. No i dzielimy na piątkę, bo 5 dzieli się przez siebie i przez 1, to mamy 25, dzielone na 5 to będzie 5, 5 na 5 jest 1. I teraz zauważcie, że tutaj, tu jest pierwiastek trzeciego stopnia, czyli my musimy utworzyć grupy trzyosobowe, tak? Ale te trzyosobowe mają mieć takie same liczby, czyli nie mogłoby być 5, 5 i 1, bo już by nie grało. Muszą być trzy takie same i wtedy trzy takie same, jeśli są naszą tą grupą trzyosobową, są uśmiechnięte i dają nam dużą piątkę, czyli wtedy wiemy, że naszym Q jest liczba 5. Dobrze, to takie jedno przykładowe zadanie z ciągu geometrycznego. I czasami jest tak, że po prostu mamy podany ten wyraz i mamy policzyć, wstawić tylko A1, no to powiedzmy, dobra, mamy A1, niech będzie 5 i nasze Q niech będzie 3. I oblicz teraz A7 wyraz, na przykład. I my wiemy, że wzór AN to jest A1 razy Q do N minus 1, tak? To jest nasz wzór. I mamy obliczyć teraz A7 wyraz, który jest naszą niewiadomą. Więc on jest naszą niewiadomą, tu jest nasze n i za każdego n wpisujemy właśnie tą liczbę. Trochę się rozmazuje, ale myślę, że widzicie. Czyli mamy tak, że A7, bo tutaj to jest nasz szukany, to jest nasze A1, czyli nasze 5 razy nasze Q, czyli 3 do potęgi 7 minus 1, tak? No to jest 5 razy 3 do potęgi 6. No i teraz 3 do potęgi 6, to tak jak już wcześniej Wam mówiłam, to tego w pamięci nie policzę. 3 razy do pierwszej potęgi, do drugiej, do trzeciej, do czwartej, do piątej i do szóstej. To jest 729, czyli 5 razy 729 razy 5, to mamy 3645, tak? Czyli siódmy wyraz ciągu jest 3645. I uważajcie, bo czasami jest tak, że tylko napiszą te dwa wyrazy, a w odpowiedziach jest, który wyraz trzeba dopiero policzyć, nie? Dobra, no to teraz może zróbmy takie różne zadania z ciągów. Albo jeszcze tutaj. O, zróbmy sobie różne zadania z ciągów. I teraz to są takie zadania, które mogą po prostu wystąpić. I postaram się, żebyśmy zrobili takie zadania, które są najczęściej najczęściej właśnie na maturze, czyli powiedzmy, że mamy tak, ciąg arytmetyczny niech to będzie ciąg arytmetyczny i powiedzmy, mamy tak podany, że to jest 5x i 125. Niech to sobie będzie coś takiego. I mamy obliczyć tak, oblicz x-a. Oblicz x-a. Jak wiemy, że to jest arytmetyczne, to w tą stronę odejmujemy, a w tą stronę dodajemy. Tak jak wcześniej już mówiłam. Czyli zaczynamy od tego ostatniego, czyli mamy 125, odjąć nasz poprzedni, czyli odjąć ten, odjąć x, to się równa ten nasz x, odjąć tą piątkę. Czyli x odjąć 5. I to wtedy można sobie zapisać, że to jest a trzeci odjąć a drugi, to się równa a drugi odjąć a pierwszy. Tak? W ten sposób można tutaj, tu jest jedynka, bo najechałam. Więc w ten sposób można sobie to tak jakby zakodować. I to też mamy podane w ciągu arytmetycznym tutaj. Tylko, że an minus 1 to jest to, co stoi przed w kolejce, a n plus 1 to jest za nami w kolejce. Czyli jak coś jest, ma coś stać przed nami i za nami, to musi być ten wyraz środkowy, tak? Czyli mamy tam, że to, co stoi przed nami, dodać to, co stoi za nami, podzielone na 2 i wtedy wychodzi ten środkowy wyraz.
ale to jest też takie trochę trudniejsze, jak już nie będziecie wiedzieli, jak to zrobić, no to korzystacie z tego wzoru, że ostatni odjąć poprzedni, poprzedni odjąć jeszcze poprzedni. Czyli teraz tak, to sobie przerzucamy na drugą stronę, a to sobie przerzucamy tu. I teraz zobaczcie, tu jest plus, to tutaj będzie minus. Tutaj był plus, to tutaj będzie minus. Czyli mamy minus 5 minus 125, to mamy minus 2x, bo tu są takie niewidzialne jedynki, to się równa minus 130, tak? No i teraz tutaj mamy mnożenie, robimy coś odwrotnego, czyli dzielimy przez to, co stoi przy x, mamy minus 2, czyli x to będzie nasze 65, tak? I już wiemy, że tutaj w środku jest 65. To jeśli chodzi o ciąg arytmetyczny, to teraz sobie zróbmy takie zadanie, jeśli chodzi o ciąg geometryczny, że mamy ciąg geometryczny, albo może jeszcze zróbmy na arytmetyczny, mamy wzór, jakąś sumę, tak, i wiemy, że ta suma jest n kwadrat minus 2n, tak jest określona suma, taki mamy wzór i to jest ciąg arytmetyczny. O, żeby było fajniej. I mamy wyznaczyć wzór na n-ty wyraz, czyli mamy wyliczyć an, tak? No i teraz zobaczcie, żeby wyliczyć wzór na n-ty wyraz, to mamy an, to jest a1, dodać n minus 1 razy ry. I potrzebujemy wyliczyć pierwszy wyraz i ry, tak? Żeby tutaj wiedzieć. No to teraz zobaczcie, jak mamy wzór na sumę, to możemy sobie policzyć sumę pierwszego wyrazu początkowego, czyli to będzie za każdego n na jedynka. To mamy w ten sposób. 1 do kwadratu to 1, odjąć 2 to jest minus 1. No to mamy teraz dwa pierwsze początkowe wyrazy. To mamy dwójka do drugiej potęgi, odjąć 2 razy 2. Czyli mamy 2 do drugiej, czyli 4, odjąć 4 to jest 0. No to jeszcze suma trzech początkowych wyrazów, tak? To będzie 2 do nie, czekajcie, 3 do potęgi drugiej, odjąć 2 razy 3. To będzie 9, odjąć 6, to się równa 3. I teraz zauważcie, że jest tak, pierwszy wyraz miałam minus 1, dodałam do niego jakiegoś x-a, czyli drugi wyraz, tak? I wtedy ta suma wyszła mi 0. Czyli jaką liczbę ja tutaj powinnam dodać? Bo to jest suma tylko pierwszego wyrazu, a suma dwóch pierwszych to jest tak jakby pierwszy wyraz plus drugi, którego nie znamy i wiemy, że jak je sumowaliśmy, to wyszło mi 0. Tak? No to wystarczy, że zrobię to w ten sposób, że to wyrzucę w tą stronę i mam, że x to się równa 1, czyli już wiemy, że nasze a1 to jest minus 1, nasze a2 to jest 1, tak? I nasze A3 by było, nasze A3 by była trójka, ale to by była suma trzech początkowych wyrazów, czyli suma tych trzech plus jeszcze ten, tak? Ten trzeci wyraz. Dobra, czyli teraz skoro A1 jest minus 1, no to era, to robimy, że drugi wyraz odjąć pierwszy wyraz, czyli mamy drugi wyraz, to jest nasze 1, odjąć minus 1, tak? No to wiemy, że tutaj nam się zmieni na plus. To widać? Widać. Dobra, i to będzie 1 plus 1, czyli 2. Czyli nasze ry będzie 2, a nasz pierwszy wyraz jest minus 1. No i teraz mamy tutaj pierwszy wyraz i nasze ry. No to wstawiamy, że nasze an to się równa nasz pierwszy wyraz, czyli minus 1, dodać n, bo my nie chcemy któreś żadnego wyrazu obliczyć, razy nasze ry, czyli 2. Teraz ta dwójka musi wymnożyć to, czyli mamy minus 1, 2 razy n to jest plus 2n, 2 razy minus 1 to jest minus 2 i teraz to są nasze wyrazy podobne, tak? A to zostaje, czyli 2n minus 1 minus 2 to jest minus 3 i mamy już wzór na wyraz ogólny. I tutaj najtrudniejszą rzeczą jest jakby ta część, czyli jeśli mamy pierwszy wyraz, czyli sumę pierwszego tylko jednego wyrazu i ona nam wychodzi 1, a już dwóch naraz wychodzi
0, tak? Czyli plus coś tam jeszcze dorzucamy do naszego koszyczka i nam ma wyjść 0. To wiemy, że tym naszym x-em, który tutaj wyliczyliśmy, tu, czyli tym drugim wyrazem, który dorzuciliśmy, tak, musi być 1. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. No to teraz, coś mi się tu pogubiło. Dobra. Jest 1, chyba było widać. To teraz sobie zróbmy ciąg geometryczny i na przykład mamy coś takiego, że mamy ciąg, czyli dobra, niech sobie będzie to, że nasze A1 to się równa 2, a na przykład A4, nie, dobra, niech będzie A3, albo, no dobra, A3 niech się równa 8. I teraz potrzebujemy znaleźć Q i AN wyliczyć, tak? To są nasze dwie niewiadome, gdzie AN w ciągu geometrycznym jest na stronie trzeciej. To jest A1 razy Q do N minus 1, gdzie N to jest ten nasz wyraz. Czyli zobaczcie, no to teraz mamy kładki pierwszą, drugą i trzecią. Tu jest nasze 2, to jest nasz pierwszy wyraz. Tu jest nasze 8, jest nasz trzeci wyraz i jest ten nasz x, tak, którego my nie znamy. I mamy obliczyć ten drugi wyraz pomiędzy. To albo liczymy tą częścią, albo bierzemy to na sposób, że w tą stronę dzielimy, a w tą stronę mnożymy. I musimy sobie wyobrazić dwa razy ile i jeszcze razy ile, żeby było 8, jakąś tam stałą liczbę. To po prostu robimy, że a trzeci wyraz dzielone na a drugi, to się równa a drugi dzielone na a pierwszy. Tak, to jest ten taki uproszczony wzór, a w tablicach na to macie tutaj. Czyli, że bierzemy ten środkowy wyraz do kwadratu tutaj, bierzemy ten poprzedni i ten następny i mnożymy ze sobą. I później trzeba je wypierwiastkować. No to jest trochę trudniejsze. Łatwiej jest skorzystać z tego wzoru, czyli nasz trzeci wyraz, czyli nasze 8, dzielimy na nasz, tu jest nasz drugi, na nasz x, to się równa nasz x przez dwójkę, tak? Ten przez ten. No i teraz możemy zrobić naszego motyla, czyli tu i tu. Pamiętajmy, że jest mnożenie, bo motyl ma czułki. I mamy tak, że 8 razy 2 to jest 16, a x razy x, to tu są takie niewidzialne jedynki. Przy mnożeniu one się dodają, ale te doły muszą być takie same. Czyli mamy 16, to się równa x kwadrat. No i teraz musimy się pozbyć tej dwójki, to trzeba to wypierwiastkować. Więc mamy pierwiastek z 16, to się równa tak, o. I tutaj nam się skraca, zostaje sam x, a tutaj będzie 4, bo szukamy dwie takie same liczby, tak, przemnożone przez siebie. No i tutaj mamy, jak chce, nie wiecie, jak pierwiastek, to bierzemy 16, i znak pierwiastka i mamy wtedy 4. No i myślę, że jeśli chodzi o podstawę, to byłoby tutaj już wszystko. Jeśli macie też jakieś pytania do mnie, to napiszcie do mnie na priv. Tak, nauka marzeń, tam wszystko będzie zaraz. I jeszcze Wam postaram się co nieco wytłumaczyć. To są wszystkie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o ciągi. Mam nadzieję, że te zadania, które wyliczyłam, pomogą Wam zdać poprawkę z matury. I też jeśli będziecie to później oglądać, to maturę tą majową. Jeśli podobało Ci się to, jak tłumaczę, to zostaw mi tutaj suba i powiedz też innym osobom o tym kanale, żeby mogły się też przygotować do tej poprawki, czy też do majowej matury jak najlepiej, a ja staram się wszystko przedstawiać jak najprościej, żebyście mogli sobie skojarzyć, jak to zrobić.